Zabił ówczesnego króla Sigwarda, który rządził. Po śmierci króla wziął wszystkie kobiety z rodziny, już uśmierconego, było, i wsadził je do... Są tu dzieci, także powiem może innego słowa, do domu publicznego, aby ją pokorzyć publicznie. Kiedy wieść ta dotarła do Danii, do słynnego wojownika Ragnara Lodbrok, Ragnar zdenerwował się, ponieważ Sigwart był dziadkiem, więc zdecydował, że weźmie swoją armię. Zapraszam go. Więc wziął swoją armię i wyruszył, aby pomścić zmarłego krewnego. Udało mu się to oczywiście. Jednakże przed tym wybuchła ogromna bitwa. Kobiety, które zostały pojmane przy morderstwie króla Sigwarda, wykorzystały to. A najdziwniejsza z nich była właśnie Lagertha. Lagertha, która walczyła w pierwszym szeregu. Walczyła odważniej niż praktycznie wszyscy mężczyźni. A zauważył to i się w niej zakochał. Zakochał się i dopingował ją najmocniej i najlepiej, jak tylko mógł. Lagertha zauważyła te zaloty i udawała, że była zainteresowana. Ale udawała tak dobrze, że Lagertha pomyślał, że właśnie też nią jest zainteresowana. Nim jest zainteresowana. Po bitwie wszyscy powrócili do swoich domostw. Wszyscy myśleli, że będzie wreszcie spokój. Jednakże Lagertha nie mogła tak myśleć, ponieważ u jej progu stanął Ragnar. Dumnie podpierając się boków, znaczy technicznie rzecz mówiąc, nie stanął w rogu, tylko wędrował do jej domu i stanął przed polami, gdzie widział jej dom. Myślał w swojej głowie, był święcie przekonany, że ujrzy piękną Lagertę biegnącą do niego, z otwartymi ramionami, piękną, uśmiechniętą, a jedyne, co zobaczył w tamtym momencie, to biegnącego na niego niedźwiedzia, a także ogromnego psa stróżującego, które napuściła na niego Lagertha. Ragnar, jako każdy szanujący się, zakochany mężczyzna, niedźwiedzia zabił włócznią, a psa udusił własnoręcznie. Uczcie się pana. Po tym wyczynie Lagertha zakochała się w nim na zawsze. Pobrali się i z ich związku wyszło troje dzieci, jeden syn, a także dwie córki. Minął pewien czas. Ragnar musiał powrócić do swojej rodzinnej krainy, do Danii, która spowita była od wielu lat konfliktem, którym była wojna. Kiedy wyruszył,
na swojej drodze napotkał księżniczkę, nie da, księżniczkę szwedzką. Księżniczkę, która była córką ówczesnego króla Gotlandii. Zakochał się w niej, zerwał śluby z Lagertą i po wielu przygodach udało mu się ożenić z córką króla Gotlandii. Ponownie niestety minął pewien czas. Historia Lagerty jest poprzesiewana pewnymi dziurami. Minął pewien czas i Ragnar znowu musiał powrócić do swojej rodzinnej krainy, do Danii, która dalej była spowita wojną domową. Ale tym razem była to tak krwawa wojna domowa, że Ragnar musiał poprosić o posiłki. Wysłał list do Norwegii z prośbą o pomoc. Lagerta, która dalej go kochała, gdy ujrzała ten list, niewiele myśląc, podjęła swoją armię i wraz ze 120 okrętami wyruszyła na pomoc Ragnarowi. W ostatniej chwili kontratakiem udało jej się uratować Ragnara, a także jego syna Sivarda. I to dosłownie w momencie, kiedy Sivard był raniony mieczem. Problem był niestety taki, że miłość nie wybiera. Ragnar dalej, będąc w związku małżeńskim z księżniczką Gotlandii, nie przywitał Lagerty, która dalej go kochała. Ale to też nie było tak, że Lagerta po rozstaniu z Ragnarem była smutna i płakała. I nie poszła dalej. Mianowicie poszła dalej. I była też za mężem. Razem z mężem rządziła Norwegią. Do tego męża powróciła po tamtej bitwie. Ale jak pewnie niektórzy z Państwa wiedzą, w trakcie małżeństwa zdarzają się momenty radosne, ale też sprzeczki. I taka sprzeczka wybuchła między mężem a Lagertą. Tylko niestety Lagerta była tak zła na swojego męża, że zabiła go włócznią, którą miała schowana w sobie. Przez pewien czas właśnie Lagerta samodzielnie rządziła Norwegią. I niestety w tym momencie urywają się karty historii, które opisywały dzieje żywota Lagerty. Ja cieszę się, że mogłem Państwu opowiedzieć tę historię, ponieważ jest to bardzo ciekawa historia, jest to bardzo intrygująca historia, ponieważ niewiele zachowało się opowieści o walecznych kobietach, a przede wszystkim o ludzkich kobietach, które były waleczne, ponieważ głównie wiemy o tym. Także ja za to Państwu dziękuję serdecznie. No, dziękujemy. I zapraszam do oglądania kolejnych atrakcji i zmagań naszych dzielnych wojowniczych. Łuczniczego. Również pamiętajcie o fotoreporterach i fotoreporterkach, którzy będą wam robili ładne zdjęcia, bo zazwyczaj widzieliśmy was przodem do tarcz. O, w ten sposób. A teraz możecie pokazać się w całej krasie. Słowa im! Trzecie miejsce, to nie jest niczego. Wiązbor Wiking Zirt. Drugie miejsce. Asia albo Azja, Marcelika Munin. Drugi. Teraz chwila dla prasy. Dajcie w dobrym kierunku. Nie
Miodek, żeby się udał sukces. Masz kubek na pamiątkę na szybce. I replikę średnio wiecznego pokala. Pierwszy program przez Rybiurka. Jeżeli fotoreporterzy potrzebujecie, to dziękuję wszystkim, gratuluję zwycięstwa. Właśnie, podium się ustawiam. Raz, dwa, trzy. Zdjęcie z Janem Majdarem. Wspominam jedynym...